Dzień dobry, witam Was u mnie na kanale. Ja nazywam się niezmiennie Karolina Szyszka, a w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o wnętrzach. Tym razem zapraszam na serię Project Tour. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o mieszkaniu, które razem z moją pracownią, grupą Nono, zaprojektowaliśmy, a następnie koordynowaliśmy cały proces realizacji. Robiliśmy zakupy, przywoziliśmy wszystkie rzeczy, sprawdzaliśmy, czy wykonawcy realizują projekt zgodnie z planem i posprzątaliśmy na koniec, oddaliśmy klucze inwestorom. Dzisiaj możemy oglądać gotowe wnętrza. Z takich ciekawszych rozwiązań, moi drodzy, zobaczycie dzisiaj kuchnię całą w granacie. Pokażę Wam również wyspę, całkiem sporą. To będzie dokładnie półwysep, 2,90 na długość, a na głębokość 120. Pokażę Wam również przeszklenie w prysznicu w stylu loftowym z ornamentowym szkłem. Zapraszam. Zacznijmy od podstawowych informacji. Mieszkanie ma 117 m kwadratowych, z czego strefa dzienna to tutaj 65 m. Naprawdę wygodnie, komfortowo, tym bardziej, że mieszkanie jest dla dwóch osób, dorosłych. Mieszkanie zlokalizowane jest w Żorach, to jest południe Polski, jakieś 120 km od Krakowa. Największym wyzwaniem projektowanego apartamentu była strefa dzienna. Mimo tego, że jest duża, ma na środku taką jedną broszkę, którą zapewnił nam deweloper, mianowicie wielki, duży słup instalacyjny, który bardzo wpływał na każdy układ funkcjonalny tam proponowany. Ostateczny kształt układu funkcjonalnego myślę, że jest naprawdę bardzo w porządku i właśnie teraz opowiem Wam, gdzie co w tym wnętrzu się znajduje. Na początek wchodzimy oczywiście do strefy wejściowej, która wita nas od progu i tutaj mamy, moi drodzy, prawie 13 m kwadratowych. Bardzo komfortowa przestrzeń, by wejść, ściągnąć płaszcz, otworzyć szafę, włożyć swoją garderobę. Mamy tu oczywiście zaraz po prawej stronie siedzisko, gdzie możemy usiąść i wygodnie ubrać swoje buty. Możemy oczywiście sięgnąć do szafy, która również jest całkiem spora i znajduje się po prawej stronie od wejścia. Dalej mamy taką śluzę, węższe przejście do strefy dziennej i tam mamy najwięcej światła w całej przestrzeni apartamentu. Wchodzimy tutaj i po prawej zaraz od razu mamy jadalnię. W jadalni znajdziecie duży stół, który ma 180 cm na 100 szerokość. Oczywiście składa się, dzięki temu możemy przyjąć dużo więcej gości niż jest wyjściowo zaplanowane na co dzień. Do 3 metrów ten stół się rozkłada. Fajne rozwiązanie, które tutaj zmieściliśmy, to jest również kącik do czytania, do wypoczynku. W najbardziej wysuniętej przestrzeni apartamentu znajduje się w nim bardzo wygodny duży fotel, miękki, tapicerowany, tak by można było spokojnie, wygodnie usiąść, wyłożyć nogi na podnóżku. Obok mamy witrynę z miejscem do przechowywania książek czy też pamiątek rodzinnych. Wchodząc dalej do strefy dziennej, mamy po lewej stronie kuchnię. To jest serce całej strefy dziennej. Kuchnia znajduje się na środku i jest zorientowana, jest ułożona w kształt litery U, która została zwieńczona na samym środku półwyspem. Półwysep spory, ponieważ długość to 290 cm na 120 głębokość. Mamy tutaj miejsce na hokery, więc możemy też usiąść i razem z gospodynią gotować i pić kawę. O kuchni szczegółowo opowiem w kolejnym odcinku na tym kanale, natomiast teraz przejdźmy do strefy livingu, czyli miejsce wypoczynkowe, miejsce, gdzie możemy odpocząć, rozłożyć swoje ciało po całym długim, pracowitym dniu i na przykład włączyć swój ulubiony serial. Tutaj zmieściliśmy bardzo wygodny, komfortowy narożnik, który został wyposażony również w dodatkowy puf, który można dosuwać w różne miejsca. Mamy spory też rozległy stolik kawowy, na którym możemy zmieścić kawę czy też przekąski do ulubionego serialu. W takim rozwiązaniu, gdy widzimy tył sofy, bardzo polecam ustawienie mebla za plecami w formie jakiejś konsoli czy też komody, tak żeby te plecy sofy były ładnie wykończone, by były ładnie zwieńczone, by było poczucie, że opieramy ten mebel o jakąś funkcję. Dzięki temu przyjemniej siedzi się w tej przestrzeni i mamy też miejsce dodatkowe na odłożenie na przykład ulubionej książki czy postawienie lampki, którą możemy doświetlić sobie strefę wypoczynku. Kolejne ważne pomieszczenie to sypialnia. Bardzo ważna przestrzeń w każdym domu.
Tutaj odpoczywamy, spędzamy podobno tam 1/3 życia, więc warto o tę przestrzeń zadbać. Tym razem mamy na środku łóżko o szerokości 160 cm, mamy oczywiście przechowywanie garderoby osobistej, prywatnej w formie szafy i zagłówek oraz stoliki nocne. Zapraszam Was teraz do łazienki, którą znajdujemy zaraz po lewej od wejścia do apartamentu. Mamy tutaj łazienkę, w której znajdujemy prysznic w systemie walk-in. Mamy do tego umywalkę, która znajduje się na wprost od wejścia. Została oczywiście zwieńczona pięknym lustrem, oświetleniem, a po lewej mamy WC i dużo przechowywania. Jedną głębszą szafę i podwieszone płytsze półeczki. Co wygodne i ciekawe, w tym mieszkaniu znajdziecie również przestrzeń gospodarczą, która jest po prostu taką wydzieloną pralnią. Wcześniej była tutaj zaplanowana taka mini łazienka, natomiast my ją przekształciliśmy na właśnie taką strefę gospodarczą. Mamy tutaj pralkę, suszarkę, one zostały oczywiście ukryte w zabudowie stolarskiej, dzięki temu są bardziej estetyczne. Mamy też kawałek blatu, pod którym znajdują się też kosze na pranie i półki, na których możemy gromadzić na przykład chemię domową, czy też różne inne potrzebne gospodarcze rzeczy. Przejdźmy teraz do koncepcji wizualnej, czyli do pomysłów na materiały, na ich odpowiednią kompozycję, na formę i wszystkie elementy wizualne, które wpływają na całokształt i styl wnętrza. Głównym założeniem w tym wnętrzu było stworzenie przestrzeni domowej, przytulnej, opartej na materiałach naturalnych. Pierwszym takim materiałem jest drewno, które tutaj w tych wnętrzach realizowaliśmy w formie bardziej szczotkowanej, bardziej nierównej oraz mniej selekcjonowanej. Mamy więcej sęków, więcej usłojeń, zyskując dzięki temu taki bardziej rustykalny charakter. Kolejny ważny materiał to tkaniny. W tym wnętrzu znajdziecie ich sporo. Tak samo znajdują się na siedziskach, krzeseł czy hokerów, ale również oczywiście dekoracje okienne są wyposażone w tkaniny. Mamy zasłony, firany, wybór tapicerek na sofę, dywany. To były momenty ważne dla tego projektu, ponieważ ich odpowiedni dobór stwarzał tą przytulność i też bardzo dobrą akustykę. Pamiętajmy, że tkaniny bardzo korzystnie wpływają na to, jak dźwięk rozchodzi się we wnętrzu. Ceramika, moi drodzy, również bardzo ważny element w tym wnętrzu. Wszelkiego rodzaju płytki, które wprowadziliśmy na przykład do kuchni czy łazienek, mają w sobie pewną nierówność, pewną szlachetność, która nawiązuje do rzemieślniczych rozwiązań. Płytki nad zabudową kuchenną są nierówne, szkliwione, więc światło pięknie mieni się na tych płytkach. W łazience również mamy nierówne płytki, chociaż ta nierówność jest tutaj już zupełnie inna. Na kontraście do tych takich mniej regularnych kształtów mamy też płytkę bazową, na przykład w łazience, która nawiązuje do kamienia. I kamień również jest tutaj oczywiście ważny w tych wnętrzach, bo kamień jest częścią natury i bardzo chętnie we wnętrzach ten materiał wykorzystuje. W tym projekcie w kuchni zastosowaliśmy blaty, które są konglomeratem, czyli są mieszanką kruszyw kamiennych, które zostały wypieczone w wysokiej temperaturze razem z żywicami, akrylami i dzięki temu stworzony został taki unikatowy, nakrapiany wzór, który właśnie możecie zobaczyć na blacie w kuchni. Ważnym zabiegiem stylistycznym w tych wnętrzach jest kolorystyka. Oczywiście w każdych wnętrzach jest to ważne, natomiast tutaj, w odróżnieniu do wielu projektów, które u mnie w pracowni powstały, jest zastosowany spory kontrast. Zobaczcie, mamy bardzo jasną, neutralną bazę w wydaniu bieli, złamanych bieli, beży, szarości. Tych jasnych kolorów jest generalnie dużo. Całość raczej jest odbierana jako jasne wnętrza, natomiast mamy dużo dodatków ciemniejszych. Dużo granatu, intensywnego, głębokiego, bardzo szlachetnego, z kroplą szarości. Dzięki temu ten granat też jest taki spokojny i zrównoważony. Do tego mamy również czerń, która pojawia się w dodatkach, na przykład w metaloplastyce. Możecie zobaczyć również czerń na przeszkleniu w prysznicu, które zostało zamknięte w takie metalowe, czarne ramy. Uchwyty, które mamy w kuchni czy w różnych szafach, również są w czerni. Wszelkiego rodzaju wsporniki i dużo opraw oświetleniowych. Tutaj kolor czarny króluje. Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam do kolejnych odcinków, które zaprezentują szczegółowe rozwiązania tego apartamentu. Opowiem również w tych odcinkach o cenach
niektórych rozwiązań, które zastosowaliśmy w projekcie. Napiszcie koniecznie, co myślicie o wnętrzach, które mają w sobie tyle kontrastów i tyle granatu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!